mecenasie sztuki, warszawcie, sponsorze, przyjacielu, dziękuję. ZR Art Galery. I wszystko jasne, z Jadrałów. Teraz już tych zakończonych przemówień Zjada i moich chcieliśmy poprosić moich tutaj współautorów tego projektu i też powiedzenie, w jaki sposób by się znaleźli, dlaczego. Jak się znalazłem w tym projekcie? Chyba zaczęło się od Facebooka. Andrzej zamieścił tam pierwsze swoje fotografiki. A ja w jakimś takim odruchu napisałem jeden komentarz, jak ten, nie krytyczny, jak ten zwał się inspirujący. Później pojawiły się kolejne fotografiki, a kolejny komentarz i tam zebrało się tego kilkanaście takich współprac, czyli obrazu i słowa. I tu korzystałem z takich dwóch metafor, które sobie na własną rzutek wymyśliłem. Pewnie one są powszechne, nie ma co tutaj o tym mówić. Jedna to jest luneta. Starałem się lunetą spojrzeć w obrazy Andrzeja i dostrzec, o co chodzi, co jest za powierzchnią tego, co widzę, co tam jest w środku, co jest w intencji czy w sercu tego, który to tworzy, czyli Andrzeja. No i część z tego mojego pisania było taką próbą odczytania, co ta luneta dostrzega. Ale druga, ponieważ jestem z wykształcenia psychologiem, dla mnie ciekawsza formuła to jest lustro. Czy jakiego w siebie, albo co z siebie widzę w tym, co oglądam. No i to chyba większość tych tekstów, które w którymś momencie poszło w tą stronę. Co ja w tym lustrze tego obrazu, który Andrzej namalował, widzę. I to była dla mnie nie tylko dobra zabawa, ale też rodzaj autorefleksji, jakiś rodzaj też takiego spotkania z samym sobą. No i za to jestem bardzo, bardzo wdzięczny Andrzejowi, no i Zjadowi, że takie miejsce się zdarzyło. I oby tak dalej. Dziękuję. A ja postanowiłem dołożyć wisienkę na torcie. Jeszcze raz bardzo się cieszę, że mamy przyjemność gościć Państwa i miłych wrażeń życia. Dziękuję. Thank you.